Ja już wiem, którą on ma. Którą? Ja wiem. A gdzie jest ten słonecz? Ja. Hej. Wiem, którą. Tom. No naprawdę? No. No nie, te były większe, wiesz? Aulonokary były większe. On nie może mieć aulonokary w pysku, bo by mu się nie zmieściła. Zobacz, ona ma ogon. I to tak, to nie jest kopadichromisa, nie ma, bo pomarańczowy ogon by miał. Co on ma? On ma prawdopodobnie astatotilapię, wiesz? W pysku. Samica astatotilapii. Gdzie on? Grzesio, co tam się dzieje? Ale pięknie widać, jak pochłonął. To jest samiec nimbochromisa. Tak właśnie wygląda samiec nimbochromisa, który dorósł. No i cóż, i zaczynają mu się ryby mieścić w pysku. Tak, wszyscy spiniły za sobą kotki pieski. I zdarza się wtedy taka sytuacja, że wystaje ogon z pyska. Po co? Bo jest to drapieżnik. Ale ma wyżerę. No. No życie. Był głodny po prostu. Był głodny. Nie, on polował tu wiele dni na nie polował. To było widać. Akurat wróciliśmy i widać, że pochłonął. To musiała być jedna z tych. To mogła być jedna z tych, tak. Po ogonie widać. Zobacz, ma taki sam kolor ogona. A statotilapia samica tam pływa na skalę. Jest malutka. O, taka jak tutaj. I to może być jedna z nich. Rzeczywiście one są najmniejsze tutaj. Gdzie on jest? A, tutaj. Tam najmniejsze są te malutkie. Ale już nie żyje, bo już nie rusza ogonem. Jak to? No on ją już tam mieli dłuższy czas, bo ona mu się wyraźnie nie mieści, nie może jej połknąć. Na szczęście nie jest to scienochromis z tych. Kochani, co jest ten odmurzacz? I na szczęście nie jest to aulonokara, bo one są większe. Bo ich mamy mało, a chcemy mieć. No dobra. Czego? To się nazywa redukcja w zbiorniku. Naturalna. Dziękuję za uwagę. Tak wygląda skutek polowania nimbochromisa w zbiorniku z mieszaną mbuną z non-mbuną.